Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie mały materiał na temat wersji nowej, czyli 5.38. Oprogramowanie 5.38 i nowy firmware też wyszedł. Firmware nowy wyszedł 5.63 i powiemy sobie coś na ten temat, co tam jest nowego. No i gwiazda programu dzisiejszego, czyli Sunlight Sensor, czujnik oświetlenia do przekierowania energii. Także powiemy sobie na ten temat dzisiaj troszeczkę i zapraszam na materiał. Dobra, słuchajcie, w nowej wersji 5.38, zobaczcie na aplikacje desktopowe, zmieniło się tyle, że jest duże to okno, takie to pierwsze, ale tylko z wykresami, bo jak zmienimy sobie na dane, to już jest normalnie. Tam wiele sygnałów słyszałem, że to jest takie za małe, te wykresy i tak dalej, więc zostało zmienione, nie wiem. Napiszcie, co o tym myślicie. Tutaj grafika nie jest jakaś powalająca i tak dalej, ale content, wydaje mi się liczy. Dajcie znać w ogóle, co wy o tym myślicie, czy zostawiamy takie coś, czy wracamy do tego, co było. W komentarzach opiszcie i zobaczymy, jaki będzie wynik tam od was. To jest raz. Okno na aplikacje desktopowe większe. Druga rzecz. Zobaczcie, niektóre inwertery, takie na przykład jak widzicie, tutaj jest siatka do basenu, ale nie o siatce do basenu, tylko o tym SMG. Załóżmy, on pracuje na protokole Modbus z prędkością transmisji 9600. Nie tylko ten falownik, ale jest jeszcze kilka innych modeli i one EnSolar X z nich czytywał zamiast, zobaczcie tutaj w aplikacji, była moc wyjściowa i ta moc wyjściowa była nie w watach wyrażana, tylko ta ilość była odczytywana w voltoamperach, czyli ta wartość mogła być zawyżona na niektórych falownikach, ale podkreślam, tylko tych, które pracowały na Modbusie, czyli głównie mówimy o falownikach SMG. I teraz po tej poprawce jest moc odczytywana w watach, tylko ja się zastanawiam, czy to już będzie poprawnie na innych falownikach, które używają Modbusa, więc jeżeli takie eksperymenty będziecie tam u siebie robić, to dajcie znać w komentarzu, jak to u was wygląda, czy to się zmieniło, czy nie, bo generalnie jeśli on odczytywał to w voltoamperach, to te wskazania tutaj na wykresach mogły być też pozawyżane i tak dalej, także no tutaj myślę, bo warto sobie zaktualizować. Te wskazania będą prawidłowe, powinny być teraz. Może nawet nie zwróciliście na to uwagi, ale tak właśnie było. Czyli zamiast voltoamperów, zamiast watów on odczytywał voltoampery. A voltoampery to jest tak jakby po przeliczeniu troszeczkę więcej niż waty. Dobra. Kolejna rzecz. To zobaczcie, stare falowniki były takie, już nie kojarzę teraz, ale to były chyba SM... Nie pamiętam, już takie stare, najstarsze. One miały taki błąd w oprogramowaniu, że one nie pokazywały tutaj w watach nic, tylko były same zera. Pokazywało w amperach, pokazywało w voltach, ale waty nie pokazywało. Po prostu firmware był taki, że nie wysyłał, wartości zerowe z niego wychodziły. Także i na wykresach było pusto, nie? Tak tutaj, tak jak tu widzicie, wykresy. Ten czarny był pusty, nie było tego. Dlatego po tej aktualizacji jest taka opcja, że można sobie tutaj wejść w opcję falownika i na dole jest, zobaczcie, taki ptaszek i pisze PV Power równa się U razy I, czyli moc z paneli to jest napięcie razy natężenie. Jeżeli to zaznaczycie, ale zaznaczajcie to tylko przy tych falownikach, gdzie macie problem z tym wskazaniem moc PV, nie? Czyli jeżeli tam macie 0 albo jakieś dziwne wartości, no to znaczy się, że tam z inwertera on odczytuje te wartości niepoprawnie. I wtedy możecie, oprogramowanie samo wam przeliczy ampery razy wolty i wyjdzie wam w watach. Także trzeci raz powtórzę, że to tylko do falowników tych najstarszych, które mają problem z tym wskazaniem w watach z mocy z paneli. Jeżeli macie, normalnie wam pokazywało, to ta opcja powinna być odznaczona i tyle. Dobra, czyli Modbus
Modmas mamy opowiedziany, tu mamy opowiedziane, jeszcze sobie wrócimy tutaj, pokażę Wam, czyli naszą gwiazdę dzisiejszą. Zobaczcie, Sunlight Sensor, on już jest gotowy, to jest moduł do właśnie Solarixa. To jest urządzenie, które zobaczcie, ono ma taki mały panel fotowoltaiczny budowany. No bo co, fotorezystor, fototranzystor, to wszystko inaczej trochę działa niż panel. My kierujemy się informacją z paneli, a najbardziej wiarygodną informacją dla nas będzie, no właśnie, informacja z paneli. Więc tutaj mamy mały panel fotowoltaiczny i tu jest układ, który przetwarza to wszystkie dane analogowe na cyfrową. Także możemy tutaj, zobaczcie, ten kabel, on będzie, transmisja z Solarixem jest po RS485. Możecie sobie dosyć długi kabel dać, nawet kilkadziesiąt metrów. I te wartości nie będą przekłamane na takiej dużej odległości. Także on sobie to wszystko przetwarza na ilość światła, na wartość cyfrową. I wysyła nam do Solarixa. On jest podłączony tutaj, zobaczcie, do tego modułu, ten czujnik oświetlenia, do wyjścia aktywnego balansera. Zobaczcie, tam w piątce, tutaj nie wiem, czy to widać, jest takie wyjście aktywnego balansera. On ma 4 piny. Dwa są wyjściem aktywnego balansera, a dwa są oznaczone jako SSR plus i SSR minus. Do tych właśnie wyjść, SSR plus i SSR minus, podłączamy właśnie tą SSR-kę. Zobaczcie, ona jest teraz podłączona i jest, ta dioda nie świeci, ona jest nieaktywna, dlatego że no za mała ilość jest światła. Zaraz sobie zasymulujemy, jak to działa. Wam pokażę. Także gdybyście nie wiedzieli, jak to podłączyć, to zobaczcie, tutaj macie na stronie internetowej też w zakładce załączniki, tam gdzie jest sklep, możecie sobie pobrać instrukcję obsługi i tam w instrukcji obsługi macie schemat i zobaczcie, SSR plus i SSR minus znajdziecie bez problemu. To są te wyjścia na dole Solarixa i podłączacie po prostu plusa do plusa przekaźnika, minusa do minusa, dwa kabelki, dziękuję, koniec tematu, macie podłączone i zaraz zobaczycie, jak to działa. W aplikacji, zobaczcie, jest nowa funkcja, tutaj jak jest w zakładce dane, koło paneli fotowoltaicznego, panela tego fotowoltaicznego jest, nie wiem, czy to dobrze widać, jest takie pole oznaczone jako SS, czyli Sunlight Sensor, wartość z tego czujnika to jest 10. 10 czego? No 10 Solarixów, zdaje się. 10 Solarixów to będzie taka nasza nowa jednostka w układzie SI. Będziemy to nazywać Solarixami. Czyli, o, przeskoczyło nam na 11 Solarixów, bo ja jestem teraz w piwnicy, tutaj świeci tylko taka żarowa nad nami lampa i tego światła jest dosyć niewiele, także, ale zaraz sobie zasymulujemy, jak to działa. Tu mamy wskazania z tego czujnika, czyli 10, skala od 0 do 2500. W zakładce Energy, zobaczcie, jest pole jedno zmienione, ostatnie tutaj od dołu, zaznaczamy sobie ptaszek i jest Solar Sensor, u mnie jest ustawiony na 100 Solarixów. Jeżeli przekroczy tą wartość, jak widzieliście przed chwilą było 10, nie była przekroczona, wyjście SSR-ki jest wyłączone. No to co, zróbmy sobie taką małą symulację. Zobaczcie, ja to troszeczkę oddalę. Pokażę Wam, jak to działa. Tutaj taką mam taką lampkę. Jak ją włączam, to ona jest w tych trzech trybach działa, czyli wyłączona, słabo, mocno, wyłączona, słabo, mocno. Przystawiam ją tu do tego panela. Do tego panela i sobie zobaczcie, tylko przestawię ten czujnik na, żebyśmy widzieli wskazania, nie wiem, może to i to będzie widać. Ok, mamy 11 Solarixów, włączam to i poczekamy sobie, aż on się tam ustabilizuje troszeczkę. 340 Solarixów, 346, 1166. I teraz zobaczcie sobie, że ja Wam to pokażę, ten przekaźnik, on już jest aktywny, widzicie, bo minęliśmy 100 Solarixów, czyli już jest aktywny i włączyło nam przekaźniczek. Dobra, teraz
teraz włączę ten przekaźnik w drugim trybie, tym mocniejszym. O, mamy 1147 na razie. Sorry za ostrość, ale 1924. Nie wiem, coś nie wiem, czy to nie łapie, czy co tak widać. 2251. No ale to cały czas przekracza. Widzicie? Żałeczkę przekracza. Dobra, ja troszeczkę oddalę ten widok. Nie wiem, czy będzie widać. Nie złapię wszystkiego naraz. To ja wam tutaj zrobię zoom i wyłączę teraz tą latarkę. Jest 2246 solarixów. Ja wyłączam teraz. Pyk, poszło. I zobaczymy, że za chwilę on powinien się skapnąć. Co się stało? Dajmy mu chwilę. O, pyk, zgasła dioda. Widzieliście? Dioda. O, ta tutaj zgasła przed chwilą. Jak nie widzieliście, to sobie cofnijcie tam na filmiku. I wyjście jest wyłączone. No i zobaczcie, mamy z powrotem na aplikacji 11 Solaris. I na tej podstawie możecie sobie podłączyć tam grzałkę i to się tyczy nawet falowników. Możecie to używać nawet jak macie on-grid, czy też falowniki niehybrydowe, czy jakieś inne, których w ogóle Solaris nie obsługuje, to też możecie sobie zrobić sterowanie grzałką na podstawie informacji z paneli tej. Czyli jeżeli, załóżmy, ustawicie sobie, że jeżeli wartość z tego czujnika wam przekroczy jakąś na przykład ileś tam światła, czyli jeżeli będziecie mieli dosyć duże nasłonecznienie, no to możecie sobie automatycznie włączyć jakąś grzałkę. Oczywiście najlepiej, jak to jest zrobione z jakimś falownikiem, z tym Chińczykiem, z którym się zasunął i tak dalej, czy z którym z tych klonów z tej serii, który obsługuje Solarix, bo generalnie no, takie informacje możecie sobie wykorzystać któreś z innych tych wyjść, na przykład jeżeli napięcie, na przykład wartość naładowania magazynu, tutaj u mnie teraz jest 30% widzicie, naładowania, także można sobie w szeregu dwie funkcje włączyć, czyli jeżeli wartość ilość słońca i jest powyżej danej wartości oraz drugi warunek musi być spełniony, że magazyn naszej energii musi być powyżej, załóżmy, 95%, to tylko wtedy, jeżeli obydwa warunki zostaną spełnione, tylko wtedy włączy nam grzałkę. Jeżeli któryś z nich nie będzie spełniony, czyli moc paneli będzie za mała, czyli moc tego czujnika będzie za mała, lub wartość na napięcie na akumulatorach lub poziom naładowania będzie niższy od danego, który sobie tam ustawicie, no to ta grzałeczka nam się nie włączy. Ona będzie w stanie wyłączonym. Czyli nie pozwoli nam rozładować naszego magazynu. No kombinacji tu jest mnóstwo, które możecie sobie zrobić. Jeżeli widzicie sobie tutaj takie, tutaj macie tych pól trochę, czyli możecie to zrobić, ustawiać sobie. Jeżeli napięcie w sieci wam przekroczy wartość, tam powiedzmy 253 V, to on automatycznie wyłączy wam którymś to urządzenie, wyłączy jedno z wyjść, które wyłączy wam na przykład, nie wiem, jakiś stycznik na panelach, czy magazyn energii rozłączy, czy w ogóle cały falownik, czy cokolwiek będziecie tam chcieli. Jeżeli cena na giełdzie będzie na przykład ujemna albo poniżej danego progu, zobaczcie, on sobie tu sprawdza ceny giełdowe, to możecie też sterować sobie wyjściami, jeżeli mamy temperaturę na którymś czujniku, bo tam można też czujniki temperatury podłączyć 3 do tego urządzenia, to też wam wyłączy któreś z wyjść. Jeżeli napięcie na akumulatorach, jeżeli nadprodukcja, czyli nazywana to jest wartość ta, która, jeżeli mamy produkcję z paneli minus zużycie domu, minus to co idzie w baterii, to reszta to jest nadprodukcja. Jeżeli ta wartość przekracza ileś tam wat i ta informacja musi być z falownika, no to wtedy też możecie sobie ustawić, że dane wyjście, na przykład któreś pierwsze lub drugie w Solarixie zostanie wyłączone, czyli SSR-ka na tym wyjściu zostanie wyłączona. Także kombinacji jest mnóstwo, możecie sobie przekierowywać tą energię. Mało kto wie o tym, bo ja tam rzadko wspominam, że to urządzenie to już jest taki EMS, na które możecie sobie gdzieś tam dotację nawet zrobić tam z tego programu Mój Prąd, nie wiem ile tam jest, 5 czy 6, 0, czy ile tam na te systemy już dają pieniądze, także
Także tu można z tego skorzystać, no bo to jest już system zarządzania energią. Można robić przekierowania i tak dalej celem jak najlepszego zużycia waszej energii produkowanej przez was samych. Także zobaczcie, no ten czujnik wygląda tak. To urządzenie, nie wiem czy już mówiłem wcześniej, to jest, działa na takiej zasadzie, że widzicie, tam nie ma żadnego fotorezystora czy fototranzystora, bo nas interesuje wartość, ilość energii ze słońca, która jest odczytywana z paneli fotowoltaicznych. A fotorezystor, fototranzystor może działać troszeczkę inaczej, ta krzywa może wyglądać trochę inaczej. Natomiast tutaj mamy normalnie żywcem mały panel fotowoltaiczny. On sobie przetwarza te dane z wartości analogowej na cyfrową. Tutaj modbusem, protokołem modbus. Możecie długim kablem sobie nawet gdzieś z dachu czy z zewnątrz, z parapetu do kilkudziesięciu metrów możecie podłączyć sobie to urządzenie do Solarixa bez jakichś przekłamań i powinno wam to wszystko działać. Także to urządzenie już jest, generalnie ono już działa, ale ono będzie dopiero, zobaczcie, koniec kwietnia, zaczyna nam się maj. W połowie maja ono zostanie dopiero, tak jakby pierwsze wysyłki będą robione, jeśli was to interesuje. Ono za kilka dni wyląduje na sklepie, jeszcze go nie ma, ale będzie w takiej przedsprzedaży dopiero jak się testy wszystkie finalne zakończą, no to wtedy dopiero pierwsze wysyłki zostaną zrealizowane. Także pierwsze wysyłki od połowy maja. Także no jeszcze no dajcie 2 tygodnie na takie końcowe testy, bo nie chcę wam tam wysłać jeszcze jakichś błędów. Także to urządzenie już działa, ale 2 tygodnie jeszcze dodatkowo na testy i dopiero wtedy będą pierwsze wysyłki realizowane. No i tyle, jeśli chodzi o tą nową wersję 538. Także pobierzcie sobie, dajcie znać w komentarzach, czy to, jak wam to w ogóle się widzi, ta wersja tutaj z tym dużym screenem, czy wracamy do tego, co było. Sprawdźcie sobie tych, co was interesuje, jak to działa na tym modbusie wartości tutaj z paneli. Dobrze mówię, z paneli czy nie z paneli? Na modbusie był problem z paneli, tak. Tu były voltoampery, a teraz są waty. Także sprawdźcie sobie, jak to wam działa, dajcie znać też w komentarzach. Jak coś, to będziemy... Jak znajdziecie jakieś sugestie, no to też dawajcie w komentarzach znać, bo to pozwala tak jakby no rozwijać to urządzenie dzięki waszym tam uwagom, komentarzom i tak dalej. Także pozdrawiam serdecznie i czekam na jakieś sygnały od was, co wy o tym sądzicie i żegnam z mojej piwnicy. Do usłyszenia, cześć.